Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy nałożyła na państwa członkowskie obowiązek dokonania zmian w sposobie zarządzania jakością wód w kąpieliskach. Od 2012 roku za ich stan odpowiadają wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast. W gminie Nidzica, mimo iż mieszkańcy kąpią się w jeziorach czy zbiornikach wodnych, tak naprawdę kąpieliska z prawdziwego zdarzenia nie posiadają. Nie ma kąpielisk, natomiast są miejsca wykorzystywane do kąpieli. Posiadamy teraz 4 takie miejsca w Nataci Małej, Jabłonce i Wiknie. Te wszystkie miejsca rozumie się jako wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych. Z racji wykorzystywania go przez najmłodszych powinien charakteryzować się odpowiednią czystością. Dlatego systematycznie powinno się je badać. Wyniki kontroli są pozytywne, nie stwierdzono żadnych zanieczyszczeń wody. Miejsca wykorzystywane do kąpieli są kontrolowane przez gminę. Jeżeli występuje jakieś nieczystości na plaży, automatycznie są zbierane bądź utylizowane. Od nas samych w dużej mierze zależy, czy miejsca przeznaczone do kąpieli będą czyste i bezpieczne dla wszystkich użytkowników.